Pałacu Prezydenckim medal za ratowanie ginących odbierała córka pani Janiny Stróżanowskiej. Specjalnie z Izraela na tę uroczystość przyjechała także Tamara, która na początku wojny trafiła do domu Stróżanowskich jako półroczne dziecko. Jestem naprawdę wdzięczna, że to już w zakresie państwowym i Izrael, i Litwa przecież nagradza ludzi, którzy kiedyś nie myśleli o tym, co to będzie. Nie myśleli tylko o tym, żeby uchować życie innych ludzi, no i sam nie zginąć, bo to groziło przecież śmiercią. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że pamięć o tej szlachetnej i odważnej kobiecie żyje. Dużo 30 lat. 30 lat. Ale my wszyscy pamiętamy i w Izraelu moje dzieci i moje krewni za granicą, wszyscy o tym wiedzą teraz. I ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Że każdy człowiek musi zachowywać się jak człowiek i odczuć to jako swój obowiązek, a nie jako coś nadzwyczajnego. Bo byli tacy ludzie i byli inni. Mój ojciec był zabity w lipcu 1941 roku. Ja wiem, mniej więcej nawet, ja myślę, że ja wiem przez kogo. I ta rodzina po narach. A to ja nie wiem. Nie, ja tak ogólnie wiem. To nie byli Niemcy jeszcze. Domu dawnej kolonii magistrackiej, kilkanaście metrów od miejsca stacjonowania wojsk Wehrmachtu, pani Janina Stróżanowska ukrywała Tamarę Widuczańską, wtedy małą Martę Wyrykowską pod zmienionym imieniem i nazwiskiem, a także kilka innych osób. Ja tam wszystko, co jeszcze trzeba, to dokończę, bo pani tutaj jest główną osobą. Nie wiem, skąd ona wzięła na to pieniądze, bo ona pieniędzy nie miała. Ktoś musiał to sfinansować. To był zrobiony taki schron pod ziemią koło domu, zasypany ziemią. Wejścia w ogóle z podwórka żadnego nie było widać. I do tego schronu prowadził z domu korytarz podziemny i znowu dalej ten korytarz szedł do lasu, tam był ustęp letni taki w podwórku i tam podnosiła się podłoga i można było wyjść do lasu. Tak. Przed przyjściem pani Widuczańskiej do nas, mama posadziła nas z bratem przy stole i mówi, mam z wami przeprowadzić poważną rozmowę. Chcą przyjść Żydzi, żeby chować się od Niemców. Jak wy na to zapatrujecie się? No, my milczymy, no co dzieci mogą mówić? Mnie było wtedy jakieś 8 lat, a brat miał 7. I ja uważam, że im trzeba pomóc. Jak wy na to zapatrujecie się? No, my naturalnie zgodziliśmy z matkim poglądem. No, my to znaczy, u nas będzie mieszkała taka pani z córeczką i pamiętajcie, że nikomu, nawet swoim najlepszym przyjaciołom, nie możecie powiedzieć o tym ani słowa. Ja miałam nianię. Niania była Polka. Opiekowała się mną od 3 miesięcy. To znaczy, kiedy rozpoczęła się wojna, ona już była ze mną 3 miesiące i oczywiście kochała to dziecko. I potem kiedy w sierpniu, we wrześniu wszyscy Żydzi okazali się w getcie i nasza rodzina też oczywiście, to z pomocą niani mnie wynieśli z getta, a mama, to było już jesienią, i mama kupiła fałszywe dokumenty i uciekła z getta. Było trochę strasznie, dlatego że u nas za płotem, który jest 20 metrów od domu, stały wojska Wehrmachtu. Także oni wszystko wiedzieli, co tu dzieje się w tym podwórku.
Ale matka powiedziała nam, nie bójcie się, bo w miejscu, w widocznym miejscu najtrudniej jest coś znaleźć. Ciemnie pod latarką. Tak. No, oprócz pani Tamary i pani Widuczeńskiej, u nas były jeszcze dwie siostry, które też wyszły z getta. Starsza siostra miała jakieś 18-19 lat, tak już dorosła była. Ona zamieszkała w piwnicy, u nas duża piwnica była i ona tam mieszkała całe 2 lata była u nas w tej piwnicy. No chyba rok przed końcem, przed wyjściem stąd Niemców przyszła matka, bo matka przychodziła do niej od czasu do czasu, wychodziła z getta i przychodziła. No przyszła tutaj matka z prośbą, żeby moja mama przyjęła jej 2 dzieci, które znajdują się w getcie, bliźniaków, chłopca i dziewczynkę. No, mama mówi, proszę przyprowadzać, czy za 1, czy za 10, to sama kara, jeżeli znajdą was tutaj. No, przyprowadziła tylko dziewczynkę, ze względu na to, że bała się zwrócić uwagę, że 2 dzieci wyprowadza z getta. I powiedziała, że za 3 dni, jak będzie ten strażnik taki, który wypuszczał ich, pozwalał im przejść, nie zauważał ich, że oni wychodzą, jak on będzie dyżurować, to ona będzie przyprowadzi chłopczyka. No nie przyszła ona po 3 dniach, ani po 6 dniach. A jak przyszła, to w ogóle była zupełnie innym człowiekiem. Jak ona przyprowadziła swoją małą córeczkę do nas, wróciła do domu, do getta i znalazła rodziców i synka zamordowanych. W domu Strużanowskich ocalały wszystkie przechowywane osoby do końca wojny. Pani Tamara była jednak małym dzieckiem i nie pamięta tamtych wydarzeń. Natomiast jej matka nigdy nie chciała wracać wspomnieniami do tamtych wydarzeń. W czasie wojny zostali zamordowani wszyscy jej bliscy, mąż, rodzice, teściowi. Tamara nie znała jednak szczegółów swojego ocalenia. Po wojnie niania żyła z nami. Do 57 czy 8 roku. I właściwie była dla mnie jak babcia. No potem my wyjechaliśmy w 59 roku, kiedy był ten dogawor z Gomułką. Byliśmy przez rok w Warszawie, a potem wyjechaliśmy do Izraela. A niania wyjechała do Polski jeszcze przed nami. Ona była samotna i bardzo religijna. I ona chciała wyjechać do Polski, tam w Lodzie miała brata. Ale niestety ona nie była zadowolona, ona chciała wrócić do Wilna, do nas, ale już my nie byliśmy tam. Ona się nazywała Anastasia Wojtkiewicz. Tamara, proszę pani, mieszkała w tym pokoju. To było okno jej. Język polski nie był językiem ani rodziców, ani dziadków pani Tamary, ale ona pierwsze swoje zdanie w życiu mówiła po polsku. Później nie miała okazji zbyt często używać tego języka, ale polskiego nie zapomniała. Idź, przynieś je w łóżek, przynieś. Dobrze? Ponieważ ja miałam tylko 6 miesięcy, kiedy zaczęła się wojna, to ja przecież jeszcze nie mówiłam. To zaczęłam mówić już w języku polskim z nianią i z mamą właściwie. I dobrze, że nie znałam żadnego słowa po żydowsku. Bo niania często mnie potem opowiadała, że kiedy ona jednak wychodziła ze mną z wózkiem, podchodzili Niemcy i mówili, jakie piękne dziecko. Nie, ja bardzo kochałam nianię moją. Bolało, kiedy ona postanowiła wyjechać do Polski. Pani Tamara całą prawdę o wojennym fragmencie swojego życia poznała dopiero rok temu. Dopiero wtedy też poznała panią Hannę Strużanowską. Dużo takich ludzi, którzy przeżyli te czasy i potem o tym nie mówili. To jest znane. Ja mam kolegów, ta sama sytuacja. Nawet nie wiedzieli imion swoich dziadków i babci, którzy zmarli w getto. I potem jak już wyjechała nawet do Warszawy, to wiem, że dostała z Warszawy moja mama od niej list. A z Izraelu już nie wiem. Takie
czasu były, że z Izraela chyba nic nie mogło przyjść. Chyba, że nie. Tak. Dlatego, że wtedy bardzo źle patrzyli na tych Żydów, którzy stąd wyjeżdżają. Patrzyli na nich jak na zdrajców. No i oni po prostu, żeby nie skrzywdzić tych ludzi, których oni tutaj znali, z którymi mieli kontakty, żeby ich nie skrzywdzić jakimś podejrzeniem ze strony władz, więc oni po prostu nie pisali. Ci, co zostali w Wilnie, paradoksalnie nie mieli dużo łatwiej niż w czasie wojny. Pani Nina Strużanowska była żoną polskiego oficera. Przed wojną mieszkała w Warszawie i do rodzinnego Wilna przyjeżdżała tylko na wakacje, do budowanego wtedy przez małżonków domu. Matka przyjechała tutaj z nami, przywiozła dwa psy, dwoje dzieci i dwie walizki. Rozumiem. I tutaj, a tata został w Warszawie? Tak, w Warszawie. Miał przyjechać na urlop. Urlop miał dostać w sierpniu, to w sierpniu przyjechał na jeden dzień i powiedział, że urlopy już są wstrzymane, że prawdopodobnie zacznie się wojna z Niemcami, wyjechał. Po 18 latach zobaczyłam go później. To było to takie ciągłe zagrożenie, że mogą wywieźć. Matka wiedziała, że my byliśmy w spisach ludzi, których się będzie wywozić do Związku Radzieckiego przed wojną. Po wojnie były te same spisy, egzystowały nadal. Także nigdy nie można było wiedzieć, co nas dalej czeka. Dwie małe dziewczynki z czasów wojny, mieszkające pod jednym dachem, spotkały się dopiero po 70 latach. Właściwie ja byłam tu w sierpniu zeszłego roku, dlatego że moje dzieci chcieli przyjechać tu. To my przyjechaliśmy, ale ja nic nie wiedziałam. Ani o całej tej historii uratowania nic nie wiedziałam. A potem dopiero dowiedziałam się gdzieś w październiku zeszłego roku. To przyjechałam już w maju, żeby spotkać się z Anną i z rodziną. I teraz przyjechałam z okazji tego wynagrodzenia. A to wydarzenie, że ja znalazłam panią Annę, to było pierwsze. A drugie wydarzenie było, że okazało się, że ja miałam brata we Francji, który był urodzony w 1931 roku, wtedy, kiedy mój ojciec studiował w Grenoblu. I on miał koleżankę i ta koleżanka urodziła syna, który się nazywał Morris. I ten syn stracił kontakt z ojcem w 1937 roku. Ale potem przez całe życie on szukał swojego ojca. Ale jego wnuk, starszy wnuk, kontynuował szukać rodziny. I w końcu przez Yad Vashem on znalazł nas, mnie i syna i córkę. I ja jestem bardzo szczęśliwa i to, że znalazła się pani Anna i to, że ja mam teraz bliskich ludzi i w Wilnie, i we Francji.